Cześć, tu Wilku, witam was bardzo serdecznie w 8 odcinku mojej serii z gry Mafia. Tym razem przed nami takie podwójne zadanie o dwóch nazwach. Pierwsza nazwa to dziwka, druga nazwa to ksiądz, tak więc to już wam mówi, że będzie ciekawie. No i dobra, przejdźmy więc do filmiku, nie będziemy przedłużać. Posłuchajcie uważnie, bo tutaj naprawdę ciekawe rzeczy będą mówione. Your last mission didn't exactly work out, Tom. Your killing everybody means a lot of problems for us. They tried to rape Sarah. The cops ought to thank me. I know, but the one you let get away will make trouble. That should be enough of a warning for the others. We means me, right, Frank? I take out the owner and I blow up the hotel. Exactly. And there's one more thing. One of their girls is passing information about our activities to Morello. We'll need her eliminated too. Frank, I have to kill a woman? Worse luck, huh? Here's a photo of her. She's cute. And she looks familiar. Are you certain this is her? Unfortunately, yes. Her big mouth has lost us a pile of money and some of our people. Why don't Polly or Sam do it? We know the place in and out. They'd be dead before they can get it together. So what's the plan? It's downtown, the Corleone Hotel. Find the boss and shoot him. You can do it in public. It'll be a warning. Then take care of the girl. The owner's office is on the top floor. Grab any documents and money you find there, and then set up the explosives. You won't have time for much else. This won't be no picnic. I know. But if we don't take care of this now, we are next in line. Maybe you're right. The weapon and explosives are here in the car. Tom, good luck. No dobra, w takim razie ciekawe zadanie przynajmniej, mamy pojechać do hotelu Corleone, czyli... No właśnie, gdzie on się znajduje? Gdzieś tam, daleko, daleko na wschód. Zaraz tam pojedziemy. Tak więc, no właśnie, mamy... Warto przypomnieć, co mamy zrobić. Mamy po pierwsze... No, po pierwsze, właściwie kolejność tutaj nie jest istotna. Mamy zająć się dziewczyną, która... No, gdzieś tutaj za dużo coś powiedziała w rozmowach... No właśnie, ciężko powiedzieć z kim. W każdym razie, no, Morello dowiedział się zbyt wiele o naszej mafii. Zginęli przez to ludzie. No i mamy po prostu ją zabić. A drugą rzeczą oczywiście jest kwestia tego związana z tym właścicielem hotelu, który no, okazał się nielojalny wobec Dona Salieriego. No i w jego przypadku wszystko ma się skończyć śmiercią. Okej. Okay. Ciekawie, tutaj widzę, to wygląda. Już tutaj policja do nas podjeżdża.
No i wszystko, jak widzieliście, mieliśmy dokładnie wyjaśnione, wszystko dokładnie zostało powiedziane. Mamy po prostu, cóż, mamy zabić właściciela, następnie podłożyć bombę, wziąć pieniądze, zwiać i zrobić to w taki sposób, żeby bomba wybuchła i wszystko się rozsadziło, wyleciało w powietrze. Okej, tak więc myślę, że będzie ciekawie, naprawdę ciekawie. Sporo też akcji się zapowiada. Okej, już wsiądźmy do tego mojego Falconera i powoli tam podjedźmy. Zobaczymy, gdzie tutaj będzie to miejsce. O, w downtown, także niedaleka droga nas czeka. To jest plus, myślę. No i cóż. Na pewno też nieciekawa jest sprawa z tym, z tą ostatnią misją, która nie do końca się udała. Tam widzieliście, na końcu był filmik, gdzie, w którym Tommy strzelał do jednego gościa, natomiast Pauli mógł strzelić do drugiego, ale stwierdził, że on już nie żyje, że już nie ma sensu marnować naboju. No i tak właśnie to wyszło, że jednak nasz strzał, mimo że tam widzieliście, Tommy miał spore wyrzuty sumienia po tym, jak musiał po prostu kulkę w łeb posłać gościowi, no to jednak był trafny i faktycznie dobił tego kierowcę. No ale drugi, ten właśnie, do którego nie doszło jakby, ten który miał być oddany z broni Pauliego, no jednak został nieoddany niesłusznie, jeśli tak można w ogóle powiedzieć. Kurczę, co ja się tak kopuję tutaj ciągle? No nie wiem, nie wiem. Sam nie wiem, czemu tak to robię. Ale dobra, jedźmy już. Myślę, że będziemy mogli tam wejść, mimo tego, że nas policja goni. Dobra. No i dobra, kolejne ciekawe zadanie przed nami. Jak widzicie, mamy pojechać do hotelu Corleone, no ale to jest takie jakby główne założenie tego, co mamy zrobić, główny cel. Tak jak słyszeliście przed chwilą, mamy po prostu poradzić sobie, zabić, zgładzić tę prostytutkę, która gdzieś tam za dużo powiedziała o naszej mafii, gdzieś tam przez nią są problemy, coś za dużo informacji przepłynęło do Morelego. No i po prostu mamy to zakończyć, nie powodować kolejnych problemów z tego tytułu. No a druga sprawa jest taka, że musimy po prostu zabić właściciela, który no zdradził Dona Salieriego, zachował się nielojalnie wobec niego. Następnie wysadzić w powietrze cały ten hotel, czy jak tutaj powiedział Frank, dom publiczny dla takich bardziej zamożnych, powiedzmy. No tak więc na pewno będzie ciekawie. Pewnie będę to powtarzał milion razy. No ale tak mi się naprawdę wydaje i w sumie tak też pamiętam tę misję. No a druga sprawa jest taka, też właściwie bardzo ciekawa, czyli to, o czym mówił na początku Frank, na początku rozmowy, jeszcze przed tym, jak weszliśmy do samochodu. No widzieliście, że Frank zadbał tam o to, żeby tylko nas dwóch mogło słyszeć tę rozmowę, która tam została przeprowadzona później w samochodzie. Tak więc jeszcze przed wejściem do tego samochodu mówił nam on o tej kwestii, którą widzieliście w poprzednim odcinku, jeśli go oczywiście oglądaliście, czyli o tej kwestii związanej z właśnie zabiciem tych opryszków. No i powiedział, że przecież nie wyszło to do końca. Jeden z opryszków no nie został zgładzony, tak jak to miało być uczynione. No i gdzieś tam podkablował, powiedział coś że takiego, że teraz są kłopoty. No i cóż, warto tutaj też sobie przypomnieć, przeanalizować tę właśnie ostatnią scenę, ten filmik końcowy z poprzedniej misji. Tam było takie coś pokazane właśnie, że nasz tutaj Tommy zabił kierowcę, no z wielkim w ogóle żalem, z wielkim problemem, gdzieś tam z wyrzutami sumienia. Natomiast Pauli nie oddał tego strzału do pasażera. Pauli po prostu stwierdził, że chyba nie szkoda na niego naboju, tak mi się wydaje przynajmniej. No i niestety skończyło się to marnie, skończyło się to problemami. No i teraz są kłopoty, no bo jak słyszeliście, ten gość, który jednak został zabity, ten kierowca, był po prostu synem radnego bodajże, tak tutaj przynajmniej to zapamiętałem. No ale okej, to jest teraz nieistotne, już widzicie, jesteśmy pod hotelem Corleone, on się mieści w downtown, czyli jakiejś bardzo długiej drogi nie mieliśmy. Okej, tu jest oczywiście wejście, no, jest misja dziwka, tak więc będzie ciekawie. Dobra.
No i cóż, mamy tutaj taki hotelik. Drzwi musimy sobie sami otworzyć, ale nie otworzą nam nawet. Widzicie, jak tutaj to wygląda. Tutaj możemy wypytać recepcjonistę. Gdzie jest dyrektor? Dyrektor właśnie obiad w restauracji hotelowej. Okej, okay, pozna go pan po białym. No właśnie, coś tam się ucięło po białym ubraniu. No ale to jest ten gość w każdym razie. No i warto się zapoznać jak to, z tym, jak to wszystko tutaj wygląda. Warto się zapoznać z tym, że ten gość to jest koleś, który... No właśnie, zaraz zobaczycie, co może zrobić. Tak więc widzicie, trzeba mieć na oko na tego gościa w białym, czyli tego właściciela, dyrektora, jak zwał. Frank mówił tak, tutaj mówią tak, tak więc widocznie najwyraźniej to jest ta sama, jedna ta sama osoba. No ale dobra, w takim razie patrzcie jak ja to robię. Ja zabijam najpierw tego gościa, bo to jest koleś, który ma spluwę, tak więc naprawdę źle by go było zostawić przy życiu. Dobra, udało się wszystko. Ja się tylko schowam, bo tam jest gość z obrzynem, czyli z bardzo silną bronią, jakby nie patrzeć. Ojojoj. Robi nam się nieciekawie. No właśnie, dobrze, udało się go zabić. Tak więc już jest po kłopocie tak naprawdę. Przerzućmy broń szybko, mamy tutaj jeszcze coś. Dobra, idzie, tu już się zaczyna konkret, tu już można się pobawić. Ale tej broni mało mam. Tutaj wypadało, no właśnie, spluwę wziąć, naładować, ja sobie odbiegnę. Trochę tutaj to nie idzie tak, jakbym chciał, ale w sumie koniec końców tego życia nie straciliśmy tak dużo. Trochę na fuksie, przyznaję. Można było to troszeczkę lepiej rozegrać, aczkolwiek wydaje mi się, że ogólnie właśnie to rozegranie z tym, żeby zabić najpierw to gościa w czarnym, czyli jakiegoś ochroniarza, widzicie? Chyba no, gościa wyznaczonego do chronienia tego właśnie dyrektora, że go najbardziej się na początku opłacało zabić, dać troszeczkę odbiec temu całemu dyrektorowi i później po prostu go zabić. Następnie się cofnąć, no i tak to wydaje mi się, że tak to zgrabnie idzie. Tak więc mamy obrzyn, czyli bardzo, bardzo silną broń, jakby nie patrzeć. Silną jednakże, no taką, która działa tylko z bliskiej odległości. No dobra, bierzemy sobie klucz, mamy tutaj apteczkę, ale z niej na razie, wiecie co, nie będę korzystał, chociaż, no dobra, skorzystam. W zasadzie ona daje bodajże 30 życia, ale tutaj, no mam tylko 15 straty, no ale dobra. Niech będzie. Nie wydaje mi się, żeby to miało jakieś większe znaczenie, aczkolwiek normalnie wydaje mi się, że lepiej sobie ją zostawić na troszeczkę później. Dobra, wchodzimy tu i widzicie, to jest ciekawe. Tutaj gościu gdzieś tam nam klęczał, ale tak szczerze z tego co pamiętam, to jest taki troszeczkę chyba cwaniacki zabieg. Dobra, tutaj zbiegniemy, przeładujemy. To. To jest taki cwaniacki zabieg, bo on, jeśli później byśmy zeszli, to by po prostu nas zabił tam w ogóle bez zająknięcia, tak więc lepiej było jednak go od razu unieszkodliwić. No mówię, później mogły być z tego kłopoty. Dobra, udało się to w miarę bez większego szwanku tutaj załatwić. Pozbierajmy bronię, mamy coś takiego, dobra. Obrzyn jest. Tak szczerze, czy tym obrzynem akurat tutaj najbardziej się opłaca bić? No nie wiem, nie wiem. Ja szczerze mówiąc najbardziej lubię strzelać z Colta. Być może tych strzałów trzeba troszeczkę wpakować. Trochę dużo nawet. Co by nie mówić. Ale on jest bardzo celny, to mi się podoba. Nie ma żadnego odrzutu praktycznie. Tak więc tyle to jest łatwe. No dobra. Wiecie co, tutaj mamy gabinet tego dyrektora. Możemy sobie tam spokojnie wejść. Ale najpierw załatwmy sytuację z tą dziwką. Tak tutaj to było nazwane. Czyli z prostytutką po prostu. I sprawa polega na tym, że musimy znaleźć odpowiednie drzwi, odpowiedni pokój, w którym ona przebywa. Ciężko mi powiedzieć, czy to było to piętro, czy mamy zejść jeszcze ciut niżej. Nie, to było to piętro. Zatem zobaczcie, co tutaj się będzie działo. What are you doing? What's going on? What are you going to do? What do you want from me? I'm sorry, Michelle, but I heard that a bunch of people got knocked off because of your talk, and someone lost a lot of dough. You're dangerous to us. It isn't true. It couldn't be true. Tom, wait!
I didn't know I'd hurt anyone. I wanted to help my brother and... I knew it. This could only happen to me, a total screw-up. I can't just kill a young girl. A young naive fool who wanted to help her own brother? Probably a real bastard. On the other hand, is it worth getting killed over it? Get dressed and get out. Thank you. This place is gonna blow in a little while. I don't want to see you in this town again. Nobody can see you here anymore. Thank you so very much. In this town, you're dead. Go away and never show your face here again. Get it? I promise. You will never hear about me again. Okej, tak więc widzicie, to mi nam tutaj troszeczkę... No, z takiego twardziela jednak stał się gościem, który troszeczkę uległy jednak jest, bo pozwolił tej Michelle, czyli jak się okazało, koleżance, no jego kobiety, można by powiedzieć, koleżance, no dał po prostu jej życie, nie odebrał jej go jej. Tak więc, no, może ona uciec, zobaczymy jak to się skończy. A to jest taka sala, taki pokój dyrektora. I tu trzeba uważać, widzicie, jaka tutaj milutka niespodzianka mogłaby nas spotkać na wejściu. Zatem ja sobie wolałem to szybko zrobić. No, a tutaj już przechodzimy do brania forsy, no i do sięgnięcia gdzieś tutaj do kieszeni naszej marynarki po ten ładunek wybuchowy, no i zaraz wszystko wyleci. Tak więc, widzicie, mamy, zdaje się, 15 sekund. No ale właśnie, zobaczcie tutaj na tę szaloną akcję rodem z filmu. No oczywiście w ostatniej chwili Tommy zdążył. No i lądujemy na jakimś dachu. Okej. Okay. No, ledwo tutaj się pozbierał. Otrzepał garnitur, no i oczywiście lecimy dalej. No tak, jak zwykle. No i cóż. Widzicie, jesteśmy na jakimś budynku. No i goni nas policja, słyszycie te syreny. I to jest też dziwna sprawa, troszkę mnie to dziwi, że nie powiedziano nam tak naprawdę, że mamy uciekać jakoś. Chociaż w zasadzie pewnie normalnie by każdy, pewnie ja też bym nie wiedział co tutaj muszę robić, pewnie bym zbiegał na dół, no, a tam po prostu nas policja zahaczy. No ale właśnie, no trzeba to zrobić tak, że właśnie idziemy tutaj w górę. To jest jedyna taka sensowna droga ucieczki. Próbowałem wskakać kiedyś z budynku. No i właśnie to jest też dziwna sprawa, bo teoretycznie ta wysokość nie jest jakaś ogromna. Ja z niej spadłem i przeżyłem, no ale mimo wszystko tam wychodziło, że to jest niepowodzenie, że coś tam mi się złego przydarzyło i w ogóle. O, słyszycie jakieś strzały. Mówię tu o strzałach snajpera oczywiście, nie żadnych innych. Zatem troszeczkę musimy się tu chować. Ojej, tutaj jest ten snajper. Musimy sobie z nim poradzić. Dobra, Colt jeszcze jest, widzicie. W miarę w dobrym stanie, jest dużo naboi. No ale ja sobie postrzelam z broni, za której, prawdę mówiąc, jakoś bardzo nie przepadam. Czyli z tego SW model 10 i z Magnuma. Okej, okay, załatwiony. Tak więc zbiegnijmy na dół, tam nic się nie dzieje. Okej, okay, okej, okay. Otwierają się drzwi. No i właśnie, ja sobie zazwyczaj tutaj biegłem do góry. Tak może jak taki cwaniak, jakiś kamper się zachowuje, no ale cóż, tak to działa po prostu najlepiej, przynajmniej tak mi się wydaje. Ci goście tutaj stoją, w ogóle nie wiedzą chyba, że tutaj jesteśmy. A ja sobie ich tak po prostu pojedynczo będę brał. O kurczę, ale nam się tutaj rozszaleli. Ojej, aż tutaj się wystraszyłem. W każdym razie widzieliście tutaj po lewej stronie, trzeba uważać na takiego, o, na tego policjanta, który tutaj jest. Tak więc widzicie, cały czas ten pościg ma miejsce. Tutaj policja nam spokoju nie da, gdzieś tam pewnie, no, trudno było nie słyszeć wybuchu w tym hotelu Corleone. I gdzieś jednak oni się zorientowali, że jesteśmy, stąd ten snajper, stąd ci policjanci. Ale tylko czekam, żeby tamten z góry do mnie nie strzelał, a ja bym sobie też go chętnie zestrzelił. Aj, cwaniaczek. Przynajmniej się chowa, ale. Kurczę, poczekam na niego. Widzicie, jak ja wstaję, to on też się szykuje do strzału. W miarę to jest przemyślana akcja z ich strony.
No ale to, że oni tak stoją bezmyślnie, to już raczej przemyślane jest troszeczkę mniej. Bo bardzo łatwo naprawdę sobie dać z nimi radę. Aż teraz akurat... Ajajaj, nie trafiłem. Dobra. Dobra, ja tutaj mówię, jednak się czaję, mam taką dziwną taktykę tutaj. Nie wiem, gdzie ten pan strzelał, ale jakoś mnie to nie martwi za bardzo. Okej. Dobra, inna broń. Przez to pewnie będzie ciężko, chociaż... No to jest w sumie minus troszeczkę tej gry, że zawsze można znaleźć jakiś punkt właśnie taki, gdzie kogoś trafimy, ale on nas nie trafi. To jest troszeczkę jednak niedopracowanie, bo normalnie no tak raczej się nie zdarza. Albo jest to bardzo trudne, a tutaj no, na każdym kroku takie coś można znaleźć. No ale ja bym jednak podkreślał, że to jest gra, no, która jakimś wybitnie trudnym FPS, co ja też mówię, FPS-em, jakim FPS-em, TPS-em nie jest. No bo moim zdaniem jednak chodzi głównie o fabułę. O kurczę, tutaj mnie zaskoczyli. Zapomniałem kompletnie, że tu też się kryje jakiś policjant. Ja się schowam, bo akurat mam bardzo słabą broń. No straciłem tylko 3 życia, zatem nie aż tak dużo. No widzicie, mogę tutaj tak strzelać gościowi gdzieś tutaj w tyłek i łatwo go zabić. No to jest właśnie tak mówiłem, dosyć taki prosty, jakby nie patrzeć, jeśli chodzi o samo strzelanie TPS. Ale dla mnie tutaj fabuła jednak jest o wiele, wiele ważniejsza. Ona jest tutaj tak naprawdę tym, co mnie jakby, przynajmniej mnie, skłania do grania. Dobra. Wiadomo, ojej, się schowam jednak. Wiadomo, tak jak mówiłem już, jest tutaj pełno zżynek, nawet takich stuprocentowych, z różnych filmów, chociażby z Ojca Chrzestnego. Ale to jednak nie przeszkadza jakoś naprawdę w spędzaniu fajnie tych godzin przy graniu. Dobra. Jakoś spróbujemy sięgnąć tych gości. Nie powinien być jakiś ogromny problem. Okej. Pierwszy załatwiony. A co z drugim? Możemy troszeczkę się odsłonić. Też widzicie, cwaniak od razu strzela i jeszcze się potem chowa. Aż tacy głupi to oni tutaj nie są, chociaż no odwracają się po chwili i można ich już normalnie trafić bez problemów. Cały czas będę gościa miał na muszce. A co słońce przeszkadza? Prawda. Ajajaj. Cwaniaczek. Dobra, można iść dalej. A tamtego gościa rozłożyć później. Mamy też karabin, którym można w sumie celować jak ze snajpery, ale szczerze mówiąc nie mam chyba tego teraz ustawionego. To już po prostu to pominiemy na chwilkę. A nam się pięknie ustawił, ach, widzieliście zresztą. Co tutaj mamy? Chyba nic, chyba tutaj nic nie było, tak jest. Można biec dalej zatem. Jakąś broń mam tutaj? Nie. Nie ma tu broni, to chyba ten gość właśnie, którego zestrzeliłem chwilę wcześniej. Dobra, sobie wejdziemy, to nie jest problem. Aha, okej. Tak więc możemy sobie sprawdzić, co tutaj do góry mieliśmy. Tak to wiecie, wyglądało. Tutaj też sobie możemy wejść, no ale to nie ma jakiegoś większego sensu. Tam jakieś najprostsze bronie oni tam mają. No a tutaj jest też ciekawa sprawa. Widzicie, drabina i jakieś przejście. No to jest dosyć jasne, co mamy zrobić. No nawet nie musimy klikać. Automatycznie załącza się taki filmik. Tak więc obejrzyjmy sobie to. Udało się.
Ach, kto zdaj bym wierzył w to, że on spadnie, no to jest niemożliwe. Główny bohater w takim momencie no, po prostu nie mógł tego zrobić, no, ale widzicie, tutaj zawsze dbali. O, wiadro, ciekawa sprawa. O, widzicie, te wiadra wytrzymałe są trochę nawet. No, tylko rączka odpadła. Nie. Nie. Widzicie, ciekawa sprawa, to mogę wam zaprezentować. Spadłem z takiej wysokości, przeżyłem. No ale jednak koniec. Dobra, na szczęście jest zapis. Dobra. Takie tutaj moje nieogarstwo zdeczka. No ale okej. Okay. Jesteśmy tutaj. Już widzicie, właśnie w kościele. Pokazywałem wam chyba nawet, a może i nie. Chyba wam mówiłem, no nie wiem, możliwe, że nie, że tutaj jest z boku kościół. No i teraz już pewnie się domyślacie, skąd się wzięła tak jakby druga nazwa, ksiądz. Tak więc mamy tutaj apteczkę, ja z niej sobie chętnie skorzystam, też można byłem na ciut później zostawić, nie wiem czy nawet nie jest apteczka, która daje 100%, może się tutaj mylę, no ale dobra, schodzimy sobie na dół, tu już nic nie ma, dziwną broń mam w sumie, no ale obejrzyjmy film. It was taken from us unexpectedly. The Lord awaits his flock with opened arms, and those such as Billy are awaited in the heavenly realm. Billy was a good son, brother and friend. We will all remember him in that light and pray for his salvation, since he did so much good. And now Billy's friend, who was with him during the last moments of his short life on this earth, would like to say a few words. Come, my son. Thank you, Father. You know, I wanted to pay my respects to Bill today and to tell him that I considered him as my own brother, that his death was a great loss for me. Huh? What? I was that present is... at his death. And how? That's the one! And that's the bastard who killed Billy! Get him! Go! See you in hell. Don't move! Get down, father! Tak więc szykuje nam się, jak widzieliście, niezła akcja. Tutaj już pół kościoła chce nas zabić. Ja sobie zmienię broń na obrzyn. Tym razem myślę, że nam się bardzo przyda ta broń. Bardzo mocna. Będą latali tutaj po kościele nam. No ale dobra, teraz chwila tutaj odpoczynku. Warto sobie sprawdzić, gdzie są ci wszyscy, ale ja tutaj kawałeczek ucieknę. No właśnie, się schowam tu i mogę sobie już spokojnie celować. Mam też kilka takich zwykłych pistoletów, z których myślę warto skorzystać, na przykład, żeby tego gościa unieszkodliwić. Dwa strzały, on naprawdę mógł być groźny. Teraz już tych takich. No właśnie, tych gości z ławek możemy sobie stąd ze spokojem unieszkodliwiać. Dobra. Obrzyn, wiadomo, z takiej odległości raczej nic nam nie da. Ojojoj, na to trzeba uważać, kurczę. Za szybko klikałem strzałeczkę w lewo, dobra. Tak tutaj powolutku, to wiadomo, nikomu się nie spieszy. O, widzicie, nawet nam się wynurzają sami z siebie. Nie musimy za bardzo się starać. No, tutaj to są aż trzy strzały, tak więc... No trochę potrwa pewnie zabijanie taką bronią nas. Ojej, dobra, ja sobie już wybiegnę. Spróbujemy tego właśnie gościa z Thompsonem unieszkodliwić. To co tam stoi do góry. Nie wiem czy widzieliście tam przy tych organach właśnie. O właśnie tu. Trochę w niego wpakujemy, no ale już trudno. Jeszcze mamy Magnuma, dobra. No ale widzicie, tu już nas nie trafia. I go mamy. Dobra, kto tu jeszcze jest? Kto by chciał nas zabić? Tu jest, a widzieliście. Odkrył się. Normalnie tak teraz się kryje za filarem, a tutaj jednak się odkrył. No i cóż, chyba wszystkich już się pozbyliśmy. Tak mi się wydaje. Dobra. Ktoś tu jeszcze jest? Ojej. Widzicie, ostro nam się tutaj zaczyna robić. Zatem trochę może ostrożniej podejdziemy. Obrzyn teraz się przyda, naprawdę. Ajajaj, widzicie? Trzech gości chyba z obrzynami. To nie jest ciekawa sprawa. Dobra.
Chyba się udało, tak mi się wydaje. Nie, jeszcze jeden został. Kurczę, trochę życia tutaj natraciłem. No mówię, to można było ciut lepiej rozegrać. No choćby z tą apteczką, którą wziąłem. No bez sensu, po prostu ją brałem. Ona by się teraz troszeczkę przydała. Chociaż no teraz już jeden tylko przeciwnik tam został. On się zaraz tutaj wynurzy spokojnie. Właściwie teraz go mogłem zabić. Tam głowa mu wystawała. No i chyba to wszystko. No właśnie, okej. Tak więc teraz kolejna tutaj ciekawa cutscenka. Kolejny ciekawy filmik. Naprawdę obejrzyjcie sobie. It is only I, my son, don't shoot. I am unarmed. What have you done, my son? Such suffering for nothing. God is forgiving, but this is terrible. Don't you know murder is the greatest sin? I know, father. But somehow everything got fouled up. I made a mistake somewhere. So many people have died without reason. They could have done much more with their lives. Father, these people were criminals, cheats, murderers. The one lying in the front wanted to rape my girl. Maybe God wanted it this way. A lot of people will have an easier life because of this. Yes, the Lord works in mysterious ways. But what about you? You can look yourself in the face? Your hands are stained with blood that you'll never wash off. I know that, Father. Look around you. Such a waste. We'll have to consecrate the church again. Everything is shot up. I can't let my parishioners in here. What am I going to do? Maybe this'll help? Pray for my soul, Father. I'll need it. I will, my son. I certainly will. Tak więc widzieliście, naprawdę ciekawa misja. Your little speech about Billy, I'm wondering about your conscience. Billy wasn't such a good person, and he didn't do good when he was alive. No tak, tutaj się wytyka jednak Tommy hipokryzję tutaj w ogóle księdza i tak dalej. No, widzieliście zresztą sami, jak to wyglądało, a teraz mamy jeszcze szybko uciec. No właśnie, ach, ale nam wóz podstawili. Więc jesteśmy poszukiwani, będzie nieźle, jesteśmy w downtown. I teraz tylko wybrać najkrótszą, najlepszą drogę. Ajajaj. Widzicie, tutaj z każdej strony chcą nas dogonić. Widzicie, radiowóz i... Kurczę, no, trzeba uważać na te radiowozy, mamy mało życia, o tym trzeba pamiętać, że musimy jednak dojechać w całym kawałku. Ale ten wózek nawet nie jest taki wolny, tak szczerze. Mimo, że tutaj widzicie, to jest jakiś wóz w ogóle do pogrzebów. Ale właśnie, na co trzeba uważać? Dziwna sprawa. Normalnie raczej powinien mieć połamany kark. Szczerze mówiąc, tego oczekiwałem nawet. Ale dobra, jedziemy. Jeszcze jesteśmy w miarę zdrowi. 31 życia, punktów życia, czyli tyle, ile mieliśmy, gdy wychodziliśmy stamtąd, z tego kościoła. Ale dobra, jedziemy. I przez most, tylko żeby się tam dopchać, no nie będą nam zdecydowanie ułatwiać życia ci policjanci. Trochę się z nimi tutaj pobawimy. No, ale widzieliście, naprawdę tutaj ciekawe, wszystko to tak w sposób, no, dziwny się powiązało, no aż trochę może taki, tak jakoś, może naiwnie nawet zostało to przedstawione, tak nie wiadomo skąd, tak naprawdę taki aż niewiarygodny zbieg okoliczności tutaj mieliśmy, tak może by to najlepiej było określić, no ale cóż, kto by się spodziewał tutaj czegoś takiego, ajajaj, ja się rozwalam tutaj. Trzeba szybko uciekać, bo naprawdę gonią nas non-stop, ale chyba troszeczkę odjechaliśmy. Ta furka mi się chyba trochę zepsuła. No ale dobra. Tak więc no, ta Michelle, podsumuję może tak, ta Michelle została jednak przy życiu, ma opuścić miasto. Tenże właściciel został zabity, ten burdel, powiedzmy, również został rozwalony właściwie. Był, widzieliście, wybuch, pożar. Tak więc tak to można podsumować. Plus, no, zabiliśmy jeszcze tegoż gościa, którego Pauli nie zabił. Dowiedzieliśmy się tak naprawdę też właśnie o tym przez przypadek dosyć, że on tam jest. No, weszliśmy po prostu do kościoła, okazało się, że tam jest właśnie pogrzeb tego zmarłego, zabitego przez nas właściwie gościa. Tak więc okej, tutaj już jesteśmy bardzo blisko. Dobra, udało się przejechać w miarę zgrabnie. Teraz pytanie, czy będziemy musieli uciec przed policją jeszcze, czy nie, bo tak właśnie nie wiem, jak to z... Kurczę,
Nie wiem już dokładnie jak to jest, ale w niektórych misjach na pewno przed policją trzeba uciekać. Dobra, teraz się cofnijmy, troszeczkę źle pojechałem. Tu mieliśmy skręcić, no tak. Nie, chyba jest wszystko ok, możemy odstawić wóz. Dobra. No. Nie jest do końca dopracowana ta gra, no ale dobra. W każdym razie dojechaliśmy tym wozem właśnie pogrzebowym. No i do garażu dodano dwa nowe samochody. Zamkniemy. No i cóż, widzicie, intermezzo drugie, które sobie zobaczymy. No po czym zakończę ten odcinek. Widzicie, rok 1938. Do niego się przenosimy. You must be joking, right? How could you get through this? Now it was really bad. Billy's pop, the councilman, wasn't very happy with us. And he was in bed with Morello's. Without the mafia's help, he wouldn't have got his seat. He also started to mobilize the police. So we now had both the mob and the police against us. Aw, come on. Hey, both sides benefited from it. The police could look good in the fight against crime, and at the same time get fat payoffs from Morello, who they left alone. And with the help of the police, Morello could eliminate his greatest competitor. An ideal situation. And things were going bad for us. Salieri lost a bundle, and I wasn't doing too good after all that killing. It started to seem that there was no point to anything, that I should enjoy everything as much as possible and quickly, while I still had the chance, when it's so easy to lose your life. Maybe that's why Paulie and me started drinking. You weren't falling apart, maybe. My life was just a trail of murders, crimes, and alcohol. If Frank hadn't helped me out, I would have ended up worse. It was weird. But suddenly he came to me and wanted to help. Could you give me a ride home, Tommy? Sure, Frank, get in. So how's life, Tommy? Yeah, going okay. Nothing. I heard you and Paulie are living it up. You two are getting pretty well known around town. Just something to do with the money. If you don't want to end up a wreck, Tom, find some meaning in your life. What? You want to preach to me about a sense of life? I've seen a few good guys who couldn't deal with their problems, and they end up real bad. Usually somebody knocks you off for your money, or maybe you go nuts and all your buddies and pretty dames disappear. Anyway, the Don doesn't want drunks with trembling hands working for him. Those kind of people just bring problems. If you don't watch out, the next thing you know, your best friend kills you without blinking an eye. What should I do then? Come on, be yourself. Maybe invest the dough in some kind of investment. I could give you a few tips. Give up the party. Go to the races with the Don on Sundays. Try taking a dame to the theater or at least the movies. There's a lot of things you can do. And who should I take, Frank? A decent girl doesn't want a killer. You know, a policeman will murder to uphold the law. You enforce our laws. It's the same thing, we're just on the other side of the fence. You're not a murderer, Tom. But still, your wife mustn't interfere with your business. Remember, never take the job home, it just brings trouble. And where would I find a woman for me, Frank? I thought that you had something with Luigi's daughter, Sarah. I think she's a wonderful girl. But you alone know best how far it'll go with her. I'm not going to endanger somebody like Sarah, Frank. Tak więc widzieliśmy to intermezzo drugie. No sporo ciekawych informacji, a tutaj już macie obrazek związany z kolejną misją, wycieczka na wieś, która już w kolejnym odcinku. No i cóż, w tym też intermezzo, jeśli można tak powiedzieć, w tym filmiku będącym rozmową detektywa Normana właśnie z Tommy, no też padło parę ciekawych zdań, tak samo jak i w rozmowie z Frankiem, no między innymi te właśnie kwestie związane z tym, że no ten Frank pokierował nieco naszym Tomim, parę z nim słów zamienił, które no zobaczycie, będą miały też jakieś swoje odzwierciedlenie w późniejszych wydarzeniach. No a cóż powiedział ten
Cóż było w tej rozmowie detektywa z Normana z właśnie Tomim. No to głównie myślę warto zwrócić uwagę na fakty, jak to wszystko tutaj funkcjonowało w tych latach 30. w Ameryce, no właśnie według tego, co jest zaprezentowane w Mafii. Że tak naprawdę wszystko opierało się na znajomościach i to mafia decydowała o tym, co się działo w kraju. Tak więc, no cóż, takie tutaj podsumowanie może niezbyt ciekawe z mojej strony, no ale myślę, że to jakoś oddaje to, co tutaj się dzieje. Ja już wam bardzo dziękuję i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków, które będą wrzucane już niebawem. Tak więc teraz już dziękuję wam bardzo za uwagę. Cześć!